Najmłodsi piłkarze z regionu rywalizowali w finałowym turnieju Ligi Skrzatów, Żaków i Orlików na obiektach Brukbetu, Termaliki, Nieciecza. Jesteśmy na obiektach Termaliki, Brukbet, Nieciecza dzięki uprzejmości pani prezes. Startujemy z drużynami w kategorii Skrzat, Żak i Orlik. W sumie 40 ponad drużyn, 42, bo niektóre drużyny są podwójne z klubów. W kategorii oczywiście dziewcząt i chłopców, co cieszy. W sumie około 500 dzieci. Myślę, że zaznaczyliśmy tym swoje poparcie jak gdyby Mistrzostwom Świata, gdzie również reprezentacja nasza startuje. I cieszy to, że młodzież się garnie, dzieci, przede wszystkim młodzież garnie się do piłki. Myślę, że za parę lat wyrosną z nich mistrzowie. No, trzeba podziękować opiekunom, trenerom, głównie nauczycielom ze szkół, z powiatu. Młodzi piłkarze pokazali się w zmaganiach z bardzo dobrej strony. Nie zabrakło zaciętych pojedynków, sportowej rywalizacji i wielu emocji, a przede wszystkim dobrej zabawy.